Nie wiem, co to jest Ethan. Gotów na śmierć. Ale ja jestem Ethanem? Czy ja go będę zabijał? By zabijać intruzów. Brak możliwości zapisu. Przedmioty są przydzielane losowo. Czekają tam niezliczone pułapki i potwory. Aha. Muszę uciec z domu, ale zginę. Pokonaj Margeritę w szklarni. Co to jest? Tu jest szklarnia, tak? Wyjdziemy, tam prawą się wchodziło. No ale chyba nie z nożem, nie? Aha, znajdź klucz. Czyli muszę się uzbroić ten i wrócić Margeritę zabić. Czy tu nie, czy tu wiecie, czy tu nie ma czegoś ciekawego z boku? Fuck, co to jest? No niemożliwe, że ten grubas jest na dzień dobry, przecież on jest za mocny. Przecież to jest jeden z najmocniejszych zombiaków, jaki jest na świecie. I oni mi go dali na dzień dobry? Chyba kurde nie zadziałało. Bloodbug. Nie zabiję go, bo on jest za mocny. Jezu, ta mina tam była. Strzel w ten posążek, a ja go zebrałem chyba. No niezła losowość, może by zrobili tak losowo, że grubas nie stoi na górze. Nie ma szans, no co mam, jedną broń, dwa naboje i koniec. Słaby ten tryb, no jakiś taki kurde lewy jest trochę. Chyba, że wywalamy dziurę na prawo od razu. Patrzcie, wchodzimy. Yeah.
Kurde, dobra, troszeczkę się uspokoiło tu. Przymknijmy to. Kurde, pułapka. To się rozbroić jakoś? Nie. Tego przycisku, żeby gdzieś tam się dostać do jakiegoś tajnego pokoju. Tu rozumiem, tego przejścia też nie ma, co kiedyś było. Ja już na strzała jestem i to mnie martwi. Powiem wam tak, no nie jest dobrze, nie? Na pół strzała jestem z łapy. Kurde. Tu nie przejdę, a tam co jest na dole? Też jakiś kurde. Kokon jakiś, co to za... Szarańcza. Czekajcie. Dobra. To mnie to niepokoi, że to się tak... To mnie niepokoi. Co to jest? Można na to wchodzić? No powiem wam, że kurde, kiepsko to widzę, ten tryb. Bomba. No nie wiem, to co miałem z tym zrobić. Kurde, znalazłem rzepę. Nie wierzę, że znalazłem rzepę. Same słabe rzeczy znajduję. Same brązowe gwiazdki. Tu jest... Fuck. Kurde! Nacisnąłem shift, jak kłócałem i wstał. Dobrze, się szybko wczytuję. Mam plan już teraz, wiecie? Thank you.
Patrzcie, ale tu zawsze jest ten koleś po lewej. Oni mówią, że to jest losowe, że coś tam. Było tak dobrze. Nieco. No skrzynki oraz itemy, ale że oni naprawdę tam są też przy okazji ran, no nie wiem, wydawało mi się, że może oni też są randomy. Lewej to już znamy, nie? Kurde, nie ma skrzynki. Fuck. No i spoko, ale ja mam tylko 9 nabój. Dobra. O, fuck! Co za skubany mi te ręce wsadził, kurde. Nie wiem, czy to mogę tak podejść i to przeciąć, czy... No nie wiem, bo ja to mogę ominąć tak, chyba nie. Kurde, no nie ma szans. Dobra, koniec tego. To jest jakaś trudna supermisja. Czy ostatni raz próbujemy? Że będzie większy fart, może nam polecą jakieś te... Bo oni te ręce wyciągają. Tak nie było, jak ja grałem pierwszy raz w tą grę. Znaczy, jak żeśmy ją przechodzili z singla. To takiego trybu nie było, że oni tymi rękami takie wbijali się w plecy. No nie ma żadnych skrzynek teraz, ale przypał. Najgorzej. Dobra. No to tutaj to jest spoko. Tu wracamy sobie. Dobra.
I tu nie wiem, czy ja to miałem ciąć w końcu, czy to mnie raniło. Nie, chyba mi nie raniło. Co mnie tu zabiło, bo już nie pamiętam. Pierwsza przeładowanie. Co mi z przeładowania, jak na boi nie mam? Fuck, tam coś wielkiego jest, nie idę tam. Ale jak to przejść? Biec szybko? Kurde, nie wiem, tam trzeba go było ściągnąć na te wybuchowe pułapki. Fuck. No ja go nie zabiję, nie? Brzuch mu się nie mieści, nie przejdzie. O, fuck, przeszedł jednak. Nie umiem sobie drzwi otworzyć. Dobra, zajebiście, udało się go pokonać, on jest bardzo mocny, ta pułapka jest świetna. Dobra. To jest ta arena, nie? Jakaś pułapka, no nie wierzę. Dobra, koniec tego. A już żeśmy daleko doszli. Ciekawe to jest, bo w sumie za każdym razem coraz dalej można dochodzić. To chyba nie dla mnie.